Rozmowa dnia. W naszym studiu. Tak jak zapowiadaliśmy, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Grochówka zamiast bankietów teraz będzie w wojsku przy okazji różnych uroczystości? Grochówka. Trzeba ciąć. Grochówka wydatki. Tradycyjnie towarzyszy wojsku i wielu gości spoza wojska, gdy odwiedza jednostki, właśnie o grochówkę się dopytuje, więc nie widzę tutaj jakiegoś dużego dysonansu. Myślę, że warto w czasie szukania oszczędności budżetowych, oszczędności zaczynać od siebie, od takich rzeczy najprostszych. Stąd zrezygnowałem z organizacji bankietów w siedzibie ministra 15 sierpnia, jak również zwróciłem uwagę dowódcom wszystkich szczebli na to, żeby oszczędniej podchodzić do różnych uroczystości i myślę, że to będzie bez straty dla ich rangi, a pokaże, że wojsko i dowódcy, i minister od siebie zaczynają te oszczędności. No tak, ale na samych bankietach 3 miliardów złotych się nie zaoszczędzi, panie ministrze. Takie są zapowiedzi, że o tyle resort obrony ma ściąć swoje wydatki. To jest 10% budżetu mniej więcej resortu, prawda? Tak, budżet ministra obrony narodowej to jest ponad 31 miliardów złotych i ten rząd wielkości, o którym pan redaktor mówi, oczywiście niepotwierdzony, bo projektu nowelizacji jeszcze nie ma, to jest ten rząd poszukiwań w ministerstwie. Oczywiście oszczędności na bankietach, podróżach służbowych są oszczędnościami symbolicznymi, ale istotnymi w sensie podejścia do sprawy. Czy zatem ma pan w tej chwili jakiś wstępny plan oszczędności? Tak, opracowaliśmy różne scenariusze, kierując się kilkoma podstawowymi założeniami. Po pierwsze, w żaden sposób nie oszczędzamy na żołnierzach, na tym, co im wypłacamy, na emeryturach, co naturalne. Staramy się chronić główne programy modernizacyjne. Oszczędności szukamy w zatrzymaniu niektórych i opóźnieniu niektórych inwestycji, w przełożeniu płatności na rok 2014. Staramy się też, aby w wyniku tych oszczędności w jak najmniejszym stopniu ucierpiał polski przemysł obronny, bo to są też miejsca pracy, a Ministerstwo Obrony jest często dla większości zakładów stuprocentowym zamawiającym, więc jeżeli tam mielibyśmy obciąć, wiązałoby się to z określonymi niedobrymi kosztami społecznymi. Także mamy różne scenariusze i myślę, że przy tych założeniach, o których wspomniałem, będzie to takie rozwiązanie, które z jednej strony nieuniknioną konieczność oszczędności, przecież jest mniej pieniędzy z podatków w budżecie, zaspokoi, ale z drugiej strony w małym stopniu zakłóci to nasze wieloletnie plany. A czy będą cięcia w ćwiczeniach wojskowych? Tak, to jest też to pole, gdzie poszukaliśmy oszczędności. Oczywiście wyłączyliśmy największe ćwiczenia natowskie, Steadfast Jazz, które się odbywają w listopadzie tego roku na terenie Polski i państw bałtyckich. Zabiegaliśmy mocno o szeroki udział różnych państw i wojsk w tych ćwiczeniach. Również polskie wojsko bardzo szeroko w nich uczestniczy. Tutaj nie oszczędzamy. Nie ma takiej konieczności. Czyli wojsko nie będzie się szkolić w związku z oszczędnościami? Nie, tak nie można powiedzieć. Program ćwiczeń jest realizowany przez cały rok. Wiele ważnych ćwiczeń się odbyło. Najważniejsze ćwiczenia, jakie mamy w drugim półroczu, czy sił powietrznych we wrześniu, tutaj nawet nie ma jak specjalnie oszczędzać, ponieważ paliwo, wszystko zostało zakupione dużo wcześniej, jak również ćwiczenia Steadfast Jazz też nie będą podlegały oszczędnościom. Więc myślę, że tutaj tam, gdzie się dało, to trochę zredukowaliśmy, ale nie jest to jakaś jakościowa zmiana, która by obniżała poziom szkolenia w wojsku. A co będzie z zakupem śmigłowców dla tak zwanych VIP-ów? Tutaj mamy dwa warianty na stole, jeśli można tak powiedzieć. Kontynuację dotychczasowych zakupów tego typu, który jest używany w tym momencie, do którego są już rozmaite wątpliwości, lub też skorzystanie z tego, że bardzo zaawansowany jest przetarg na zakup 70 śmigłowców wielozadaniowych dla wojska. Rozważamy taki wariant, żeby w ramach tego przetargu, czy po tym przetargu, znaleźć takie rozwiązanie, w którym w tym samym typie to będzie dość rozsądne, ponieważ jak już ma się 70 śmigłowców, to kilka więcej nie stanowi wielkiej różnicy, jeśli chodzi o remonty, utrzymanie, żeby właśnie
zorganizować dodatkowe postępowanie na takie śmigłowce. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni zdecydujemy, jaki wariant tutaj jest optymalny. Czyli przetarg na śmigłowce bojowe różnego przeznaczenia będzie kontynuowany. Ten zakup dojdzie. Tak, oczywiście. Tak, to jest jeden z priorytetów. Zakładamy, że umowa będzie podpisana w drugiej połowie 2014 roku, a pierwsze dostawy nastąpią w roku 2015. Tutaj jesteśmy w zgodzie z harmonogramem dużo wcześniej założonym i tę sprawę traktuję jako absolutnie priorytetową. A samolot szkolno-treningowy, jak się potoczą jego losy? Przetarg, zakup? Jesteśmy również w zgodzie z harmonogramem. Ja przypomnę, poprzedni przetarg unieważniłem, mocno redukując tutaj i liczbę o połowę planowanych samolotów, jak również rezygnując z tego, żeby to był samolot szkolno-bojowy, to będzie samolot szkolno-treningowy. Również sądzę, zrealizujemy w terminie, domykając cały system szkolenia sił powietrznych tym pozyskaniem samolotu. Ostatnio bodaj Gazeta Wyborcza pytała, co się wydarzy, jeśli wydatki na obronność w przypadku znowelizowanego budżetu nie osiągną poziomu 1,95% PKB, a to jest zapisane w stosownych ustawach. Co się wtedy stanie? Znam ten artykuł i to jest oczywiście poważne pytanie. Mamy takie rozwiązanie od wielu lat, którego wielu ministrów obrony zazdrości Polsce. To rozwiązanie daje stabilność budżetową i co roku w budżecie przyjmowanym przez parlament to rozwiązanie jest uwzględniane. Myślę, że jest szeroki konsensus wokół tego, że to rozwiązanie jest dobre. Ostatnio prezydent Bronisław Komorowski mówił o tym Świnoujściu. Zwrócę uwagę, premier Donald Tusk w swoim drugim exposé też mocno zwrócił uwagę na tę zasadę, jak również inne siły polityczne, parlamentarne nie kwestionują tej zasady. Więc ja myślę, że tutaj jest duży konsensus wokół tego, że finansowanie obrony wymaga wieloletniej stabilności. To są plany często na 3, 5, 7, 10 lat. Tu nie kupuje się sprzętu w miesiąc, więc trzeba wiedzieć, ile tych pieniędzy będzie. No tak, ale zasada zasadą, panie ministrze. A jak tych pieniędzy nie będzie w takiej wielkości, to co wtedy? Co się dzieje? Musimy wtedy jako państwo wyciągać z tego wnioski. No można wydawać na wszelkie dziedziny, także na obronę, tyle pieniędzy, ile mamy. Wspominałem o problemach tegorocznych. Jeżeli jest mniej o 25 miliardów złotych przychodów z podatków, to nieuniknioną konsekwencją są zmiany oszczędności, powiększenie deficytu. Tutaj premier Donald Tusk z wicepremierem Rostowskim przedstawiali stosowne informacje w tej sprawie. Natomiast ja myślę, że ta sytuacja dotyczy roku 2013 i bardzo liczę na to, że te plany do 2022 roku, które opieramy na ostrożnych, konserwatywnych prognozach Ministerstwa Finansów, będą zrealizowane i one są też oparte właśnie o tę zasadę 1,95 PKB. Zwrócę uwagę, że takim zaleceniem NATO dla państw członkowskich jest to, aby 2% PKB kierować na obronność. Polska jest bardzo blisko tego wskaźnika i jak mówię, jest to w sojuszu bardzo doceniane. Ja myślę zresztą, że nie tylko ze względu na to, że mamy takie zapisy, i nie tylko dlatego, że NATO tego wymaga, ale po prostu Polska jest tak położona, ma takie potrzeby, ma jeszcze dużo do nadrobienia, jeśli chodzi o wyposażenie armii, że powinniśmy, opierając się o ten wskaźnik, budować kolejne budżety. Przed siódmą, nie wiem, czy pan minister miał okazję słuchać, mówiliśmy o programie, którego Polska jest uczestnikiem, czyli zakup 5 samolotów bezzałogowych, 5 dronów. My w to weszliśmy, jeśli można użyć takiego słowa. Program ma zacząć działać w 2017 roku, ma kosztować 1,3 miliarda euro. My się do tego już dołożyliśmy. Trwają rozmowy. Pan redaktor mówi o tak zwanym programie AGS, który pozwala rozpoznawać z powietrza to, co się dzieje. Czyli coś takiego jak system AWACS. Ten program, ten program dotyczy tego, co się dzieje na ziemi. Program AWACS dotyczy tego, co się dzieje w powietrzu. Sądzę, że Polska jako państwo graniczne sojuszu
jest wyjątkowo zainteresowana uczestnictwem w tym programie, stąd decyzja nasza w 2012 roku, żeby do tego programu powrócić. I myślę, że tutaj korzyści są niezaprzeczalne. To jest ten rodzaj rozpoznania, który jest niezwykle dla nas istotny, dopełni nasze narodowe zdolności w tym zakresie. A ile nas to będzie kosztować rocznie, udział w tym programie? Trwają negocjacje, ponieważ... 40 milionów euro to właściwa kwota? To jest ten rząd wielkości. Oczywiście tutaj też jest kwestia udziału polskiego przemysłu. Jesteśmy w takiej sytuacji, że Polska początkowo była w tym programie, potem z niego wystąpiła. W 2012 roku zapadła decyzja o powrocie i trwają negocjacje na temat szczegółów. Chcielibyśmy, aby w miarę możliwości również polski przemysł z tego korzystał i takie rozmowy są toczone. Natomiast za wcześnie jest mówić o ostatecznych kwotach. Wydaje się, że nawet taka kwota, o jakiej mówi pan redaktor, w świetle korzyści, które uzyskujemy, jest wartą do poniesienia. Zostajemy w wojsku, ale zejdźmy na ziemię. Już nie używajmy dronów. Chociaż będziemy mówić o kontroli. Czy to prawda, że żandarmeria wojskowa ma uzyskać dostęp do kont bankowych firm i kontrolować na drogach cywilne samochody? To nieprawda. Jest przygotowany projekt nowelizacji, który dopasowuje uprawnienia żandarmerii wojskowej, które ma w odniesieniu do żołnierzy i pracowników wojska, do tych, które ma policja od kilku lat. Nie ma w ogóle mowy o tym, żeby żandarmeria miała dostęp do kont prywatnych firm, czy kont firm w ogóle. Jeśli mowa o cywilnych samochodach, to tylko wtedy, jeśli znajduje się w nich żołnierz. Ja myślę, że rozumiejąc tę wrażliwość... Duże musi być, jak rozumiem, bo jak jest bez munduru, to nie wiadomo, czy to cywil, czy żołnierz. Ja myślę, że tutaj mówimy tylko i wyłącznie o uprawnieniach policyjnych. Tutaj nie takie zarzuty, że powstaje kolejna służba specjalna, są bardzo przesadzone i absolutnie nietrafne. Od 2001 roku, gdy przyjęto takie rozwiązania, że żandarmeria jest taką policją dla wojska, co jakiś czas dopasowywane są te kompetencje, zmieniły się kompetencje policji. Dzisiaj policja, podkreślam, za zgodą sądu, jak również żandarmeria to wszystko musi robić za zgodą sądu, może mieć dostęp do naszych kont bankowych. Więc chcemy, żeby analogiczne uprawnienia miała żandarmeria w odniesieniu do żołnierzy i pracowników wojska. Tu mówimy o zgodzie sądu, o śledztwach, o postępowaniach. To nie jest tak, że natychmiast po tej nowelizacji, jeśli do niej dojdzie, bo to droga bardzo daleka, żandarmi będą zatrzymywać cywilne samochody i buszować po bankach. To nieprawda, absolutnie nieprawda. I myślę, że kto się wczyta w te propozycje, uzna, że jest to dość naturalne, żeby takie uprawnienia żandarmeria mogła mieć. No bo przecież wszyscy oczekujemy też i tego, że walka z korupcją, walka z patologiami będzie dostarczała stosownych narzędzi odpowiednim państwowym służbom. Także nie ma tu przesady. Tyle, że tych służb się tyle narobiło, że mogą sobie wchodzić w paradę. Zresztą żandarmeria istnieje od dziesiątków lat. Mm-hmm. Tak na koniec, w związku z tym, panie ministrze, co to jest Komitet Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa państwa? Takie ciało ma powstać? Czym ma się zajmować? Kto ma w nim zasiadać? Jaki jest cel powołania w ogóle czegoś takiego? Ten projekt jest związany z pracami nad reformą służb specjalnych. Mówił o nim minister Bartłomiej Sienkiewicz, który te prace koordynuje. Chodzi o to, żeby na szczeblu Rady Ministrów powstało ciało, które koordynuje pracę służb specjalnych z udziałem ministrów, docelowo zastępując obecnie funkcjonujące Kolegium Służb Specjalnych. Chodzi o dobry wewnątrzrządowy mechanizm koordynacji służb specjalnych z udziałem ministrów. Myślę, że dobry pomysł. Tutaj była dość duża zgoda wokół tego, bo i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Stanisław Koziej, postulował podobne rozwiązanie, a i wewnątrz rządu, gdy dyskutowaliśmy o tym, jak najlepiej prowadzić te sprawy, wyszło, że jest to taki dość naturalny pomysł. Zresztą w innych krajach podobnie to funkcjonuje. Dziękujemy za rozmowę, dziękujemy za spotkanie. Panie ministrze, Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej, jeszcze przed urlopem, ale z tego, co nam zdradził, spędzi najbliższe dni gdzieś na leśnym poligonie, w miejscu, którego podać nazwy nie możemy. Życzę mu danego wypoczynku, ale skoro zaczęliśmy od oszczędności, czy ja dobrze rozumiem, panie ministrze, czyli że skoro wojsko rezygnuje z tych drogich bankietów,
to i kosztownych operacji clean również nie trzeba będzie przeprowadzać. Bo z jednej strony akcja bankiet, no ale jak wiadomo ciąg dalszy to akcja clean. Akcja clean. Ja myślę, że to jest zresztą jeden z moich ulubionych przykładów z kultowego serialu 40-latek. Wojsko się zmieniło od lat 70., więc myślę, że ani bankietów, ani cleanów nie będzie. Od razu też nieco sprostuję słowa pana redaktora. O urlopie myślę dopiero po 15 sierpnia, po święcie Wojska Polskiego, a poligony raczej odwiedzam w ramach swoich obowiązków. A może szkoda, może warto tak po prostu przez czysty przypadek podjechać. Może nikt nie będzie wiedział, że nagle czasy na poligonie. Obrony. Dziękujemy jeszcze raz. Tomasz Siemoniak w sygnałach. I zostawiamy państwa z pytaniem, co jest droższe, bankiet czy clean? Pierwszy program Polskiego Radia.